Kolejny przypadek, jeszcze inny. Tutaj mamy, proszę, bardzo ładne pędy. W zasadzie wszystkie mają odpowiednią grubość. Kwestia tylko wybrania tego, który będzie, jak będzie nam dawał największą szansę w uformowaniu tego krzewu, najlepsze możliwości. Ja uważam, że to będzie w tym momencie takie cięcie. Tak, ten pęd jest za nisko, więc usuwamy go na obrączkę, czyli tak, żeby nam tutaj z tych pączków zastępczych nie wybijały lato rośla, bo one będą nam tutaj robić zbyt duże zagęszczenie. Później musimy w okresie wegetacji część tych pędów usuwać, a więc mamy dodatkową pracę. Ten pęd wykorzystamy jako tutaj łoza mateczna czy zastępcza. Tutaj zrobimy czopik na czopik zastępczy. Kolejny przypadek, jeszcze inny, proszę bardzo. No tutaj mamy, powiedziałbym, dość trudną sytuację, dlatego że pędy, które moglibyśmy wykorzystać, no jeden rośnie gdzieś tutaj bardzo nisko, drugi ma, tutaj jest suchy, a więc no nie ma dla nas żadnej wartości. Generalnie widzimy, że cały krzew tutaj jakieś miał problemy w czasie wzrostu i trzeba by zastosować tutaj inną formę, czyli to ramię owoconośne, które owocowało w ubiegłym roku, zostawimy. Natomiast te latorośla, które dały plon w ubiegłym roku, przytniemy na jedno, dwuoczkowe sęczki, z których to wyrosną nam latorośla w tym roku. Czyli tutaj przytniemy na jedno, tutaj, żeby wypełnić przestrzeń między jednym a drugim krzewem, możemy tą łozę troszkę wydłużyć i tutaj te pędy, te latorośle przecinamy. To jest zupełnie dla nas niepotrzebne. W tym roku będzie tutaj tą latorość wykorzystamy na sęczek. Tutaj i tutaj. Tutaj na przyszły rok wyprowadzimy latorośl, która w przyszłym roku będzie wykorzystana jako ramię zastępcze. Ważne jest to, żeby tych przycięć też nie było zbyt dużo. Na tym odcinku mniej więcej 1 metra, bo też mniej więcej co 1 metr posadzone są tutaj krzewy, powinno być od 8 do 12 latorośli. Nie powinno ich być zbyt długo, bo wtedy tworzy się niekorzystny mikroklimat. Jest problem z przewieczaniem, z przesuszaniem, nadmiernym zacienianiem się latorośli. A więc ideałem byłoby, gdyby te latorośle były rozłożone mniej więcej co 10 cm. Wtedy mamy 10 latorośli na 1 metrze. Na każdej latorośli grona od 200 do 250 gram, mamy 2,5 kg. To jest ta ilość owoców, która gwarantuje nam wysoką ich jakość. Tutaj mamy przykład troszkę inny niż ten, o którym mówiliśmy wcześniej. Ten krzew, czy te krzewy tutaj są prowadzone w innej formie. W przypadku tym wcześniejszym, ten odcinek tej łozy był wymieniany co roku. Tutaj mamy łozę wieloletnią, która jest wymieniana raz na kilka albo nawet kilkanaście lat, czyli jest to tak zwane stałe ramię lub stała łoza z licznymi węzłami owoconośnymi. Czyli to skupienie pędów tych latorośli to jest jeden węzeł, tu drugi, tu trzeci, tu czwarty, tu piąty. To jest taka płynna liczba między 4 a 6 sztuk. Czyli tak jak już powiedziałem, ponieważ jest to ramię stałe, ono zostaje nienaruszone, natomiast usuwamy wszystkie latorośla, które owocowały w roku ubiegłym
i idąc tutaj od głowy, bo ten element tutaj najbliżej pnia nazywa się głową, robimy cięcia na jedno oczko, ewentualnie na dwa oczka. Czyli pierwsze oczko traktujemy zawsze, że jest tutaj u nasady, tutaj jest drugie. Z lekkim skosem wykonujemy cięcie. Jeżeli mamy taką słabą latorość, jaka jest zaschnięta, mimo że jakieś tutaj pąki są, to ją usuwamy. Tutaj jedno, tutaj też jedno usuwamy. Latorośla wyrastające z dolnej części łozy nie mają dla nas żadnej wartości, wręcz są uciążliwe, więc cięcie wykonujemy w ten sposób, że usuwamy wszystkie pąki, które się tutaj znajdują. I proszę, tutaj wykonamy takie cięcie na dwa oczka, tu na jedno, tu na jedno. Tu jest bardzo słaba ta latorość, to usuwamy. Przy okazji możemy takie małe cięcia fitosanitarne zrobić, czyli takie zaschnięte fragmenty pędów po ubiegłorocznym cięciu możemy równocześnie tutaj wykonać. To jest dosyć proste cięcie. Wydaje mi się, że dużo łatwiejsze dla wykonania, zwłaszcza dla osób, które nie mają większego doświadczenia. Często zaleca się tą formę w takich lokalizacjach, gdzie jest większe ryzyko pojawienia się późnowiosennych przymrozków. Późnowiosenne przymrozki sprawiają, że uszkodzeniu ulegają tutaj te pąki, na których nam teraz najbardziej zależy, ale jest cała masa innych tutaj jeszcze takich uśpionych pąków, u nasady tych latorośli, które one w normalnych warunkach nie wystartują. Ale jeżeli zdarzy się sytuacja, że przyjdzie mróz, czy późnowiosenny przymrozek, uszkodzi te nasze główne pąki, to uaktywniają się te pąki śpiące tutaj bardzo blisko tej nasady. Także jest sytuacja, kiedy nie tracimy całego plonu, tylko może troszkę czasowo to będzie później, bo oczywiście one potrzebują więcej czasu wtedy na to, żeby się tutaj rozwinąć. Tutaj mamy troszkę inną sytuację. Krzew wyprowadzony jest w formie dwuramiennej. Spowodowane to było tym, że tutaj powyżej widać, że mamy wypad, żeby wypełnić tą lukę, tę przestrzeń. Zostało wyprowadzone drugie dodatkowe ramię. Ma to swoje korzyści, tak, ale ma też swoje takie ujemne strony. Korzyścią jest to, że tutaj z całej tej przestrzeni zbierzemy plon, natomiast jak sobie tutaj policzymy, to jest prawie metr plus metr, to jest 2 metry ramienia i absolutnie plon będzie tutaj dużo wyższy niż to wcześniej zakładaliśmy. Zakładaliśmy, że będzie około 2-2,5 kg z jednego krzewu. Tu można powiedzieć, że można uzyskać nawet od 4 kg, co nie jest zbyt korzystne. Korzystne natomiast jest to, że nie stracimy tutaj tej przestrzeni plonu. Cięcie będziemy wykonywać podobnie jak przed chwilą, czyli tutaj mamy te węzły owoconośne, w każdym, żeby było około 5-6 oczek. Tutaj mamy tak. Tutaj wycinamy na jedno, tutaj na jedno. Tutaj na 2 oczka, ponieważ mamy w tym węźle owoconośnym tylko jedną latorość, a więc dosyć skromnie. Tutaj mamy 2 ładnie, więc wytniemy 2 razy 2. Te wyjdące od dołu wycinamy całkowicie. Są nam zupełnie nieprzydatne. Tutaj cięższe na jedno oczko, grubsze na 2. Tak jak powiedziałem, też tutaj te cięcia takie fitosanitarne, czyszczące,
żeby usuwać te zasychające pędy z lat poprzednich. Tutaj wydaje mi się, że byśmy zakończyli, ponieważ długość tego ramienia znacznie przekracza 2 metry, więc nie będziemy dodatkowo obciążać tego krzewu. Po wykonanym cięciu musimy nadać krzewom odpowiednią jeszcze formę, czyli te łozy zastępcze, które zostały tutaj pozostawione po zimowym cięciu, przyginamy i przywiązujemy za pomocą takiego drucika powlekanego, który łatwo pod wpływem warunków atmosferycznych się rozkłada. Chodzi o to, aby ta łoza mateczna była przymocowana tutaj do drutu nośnego, a więc później te latorośle między tutaj drutami podporowymi będą rosły. Termin jest tutaj dosyć istotny. Nie robimy tego zaraz po cięciu winorośli, dlatego że marzec czy luty jest to moment, kiedy te latorośla są bardzo takie sztywne, twarde i termin, kiedy to wykonujemy, taki najbardziej optymalny, to jest początek kwietnia, w zasadzie do połowy kwietnia, czyli wtedy, kiedy wegetacja rusza pełną parą, pędy stają się bardziej wiotkie, bardziej elastyczne. Nie ma ryzyka, że ulegną uszkodzeniu w czasie formowania i przyginania. Thank you.